Hej, ósmoklasiści! W tym roku będziemy pisać swój pierwszy egzamin z matematyki. Opowiemy wam, jak będzie wyglądał. Egzamin będzie trwał 100 minut, a niektórzy uczniowie będą mieli wydłużony czas do 150 minut, jeżeli przyznano im takie dostosowanie. Wszyscy i tak zaczynacie go pisać o godzinie 9. A wiecie, jak będzie wyglądał arkusz? Tak! Wiele już słyszeliśmy na ten temat. Znajdą się w nim najpierw zadania zamknięte, a po nich zadania otwarte. Są różne rodzaje zadań zamkniętych. Wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie. W każdym zadaniu zamkniętym trzeba będzie wskazać tylko jedną odpowiedź, wybraną spośród kilku zaproponowanych. Pamiętajcie, że udzielenie poprawnej odpowiedzi w każdym z tych zadań wymaga uważnego przeanalizowania i rozwiązania opisanego w nim problemu. A czy wśród zadań zamkniętych mogą być zadania na uzasadnianie? Jasne. Są to takie zadania, w których najpierw trzeba będzie wybrać odpowiedź tak albo nie, a następnie wybrać jej poprawne uzasadnienie. Będziemy też rozwiązywać zadania otwarte, czyli takie, w których musimy samodzielnie sformułować odpowiedź. Ważne jest, aby zapisane rozwiązanie obrazowało nasz tok myślenia, zawierało niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski. Wasze rozwiązanie musi być zrozumiałe dla osoby, która będzie je czytała i oceniała. Dlatego muszą znaleźć się w nim wszystkie niezbędne zapisy. Słyszałem, że wśród zadań otwartych też będzie zadanie na uzasadnienie. Czego ono może dotyczyć? Może to być zadanie z arytmetyki lub geometrii. To zadanie może też dotyczyć problemów, z którymi spotykamy się w życiu codziennym. Dokładnie tak. Zadania na uzasadnienie są bardzo różnorodne. W niektórych rozwiązaniem mogą być odpowiednie rachunki lub przekształcenia, a w innych może to być tylko opis słowny. Pamiętajcie, że matematyka to też umiejętność argumentowania. Wielu z nas obawia się tych zadań, ale teraz myślę, że niepotrzebnie. Wśród pozostałych zadań otwartych znajdą się takie, które będzie można rozwiązać typowym sposobem, jak również takie, które będą umożliwiały wykorzystanie innych pomysłów na ich rozwiązywanie. Fajnie! Czyli będziemy mogli rozwiązywać zadania swoimi ulubionymi metodami. Widzicie, egzamin nie będzie taki straszny, jak niektórym z was się wydaje. Najważniejsze to czytać dokładnie polecenia do wszystkich zadań. Na egzaminie będzie dużo czasu na ich rozwiązanie. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, zajrzyjcie na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdziecie tam informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki, a w nim m.in. zadania, które mogą wam posłużyć do ćwiczeń. Na stronie znajdziecie też przykładowy arkusz egzaminacyjny. Życzę wam powodzenia. Trzymam za was kciuki.